Zdawałoby się, że mówimy o synonimach, ale jednak jest to sprawa, która zastanawia. Czym się różni kolarz od rowerzysty? W poszukiwaniu informacji zaglądałem do słownika języka polskiego. Tam napisali, że kolarz to oczywiście rowerzysta, ale przy okazji też sportowiec. Ale czy kogoś, kto przejechał Himalaje, można uznać tylko za rowerzystę, a kogoś, kto ledwo ukończył najkrótszy dystans w zawodach MTB, za kolarza? Czy zakup stroju sportowego pomaga, czy trzeba go dopiero otrzymać od sponsora? Kiedyś też przeczytałem, że kolarzem jest się dopiero wtedy, kiedy za sobą ma się samochód serwisowy. Może nie posuwając się do takiej skrajności, to czy ja mogę się nazywać kolarzem? Czy moja przynależność do danych grup zależy od czasu i miejsca, czy jadę rowerem do pracy, czy akurat jestem na treningu? Dziś chyba tej zagadki nie rozwiążę, więc na razie kończę i pozdrawiam. Karol, cyklista.